Jesteśmy w Gandhi w wczesnych porannych godzinach. Chcę wspomnieć o parkowaniu w Gandhi. Większość parkingów bezpłatnych jest dookoła miasta. I teraz bardzo ważne, gdy przyjedziemy do miasta, wszędzie gdzie są niebieskie linie, jest parking płatny naziemny. Do każdego z tych parkingów są specjalne budki. Tutaj jest bardzo tanio, bo powiem, że za 45 centów mamy godzinę parkowania. I co jest ważne, musimy zapamiętać godziny parkowania, bo po godzinach już po 20 można parkować za darmo, w czasie siesty za darmo i do godziny 9 za darmo, ale trzeba pamiętać, że potem jak przyjdą, to wlepią nam mandat. I najlepiej wtedy przestawić się gdzieś dalej, gdzie nie ma niebieskich linii, tam możemy parkować za darmo. Lub są jeszcze parkingi podziemne, czyli wzdłuż Republika Argentina, na końcu Paseo Hermana są podziemne. One są płatne i są dwa razy droższe. Tam już za krótkie parkowanie zapłacimy ponad euro. Można wykupić sobie abonament, jak ktoś mieszka. Abonament można miesięczny, to nawet za 30 euro miesięcznie można już sobie parkować, tak byśmy mieli garaż. A wszelkie parkingi, takie duże, gdzie jest dużo miejsca, są na zewnątrz. I jako takich strzeżonych parkingów tutaj nie ma. Także to jest bardzo ważne. Na wlocie od strony Oleir jest jeden parking wielki, gdzie parkują ciężarówki i jest to pilnowane. Tam ewentualnie możemy zostawić jakiegoś busa. Zapraszam do zapytań i pamiętajmy, wzdłuż niebieskich linii parking na zewnątrz płatny i parking podziemny wzdłuż Republiki Argentyna. On ma ponad kilometr długości. Jest droższy, ale też dostępny. Bo w godzinach szczytu jest bardzo ciężko zaparkować.